Cześć wszystkim, z tej strony Marlena. Dzisiaj kolejny dzień, ścinamy fasolę. Do tej pory nie było jak nagrywać, dzisiaj też nie bardzo jest jak nagrywać, bo mamy co robić. Ja tutaj mam ze sobą ścinacz i widła. Tutaj akurat ten kawałek nie idzie na noże do przodu. Michał tylko odkosił środek. Właśnie dlatego po to jest mi ścinać, bo musiałam trochę poprawiać, bo na tym kawałku nie idzie, jest za bujna fasola i ścinamy rotacyjną. Tutaj ojciec już kończy rotacyjną, a ja wracam na górę z dołu pola, bo na dole już poprzeczkę odrzucona, już jest poprzeczkę przerzuciłam do wałków od razu, żeby nie było poprzeczki, tylko jedne rzędy, i wracam teraz na górę, będę to samo robić. I tak to wygląda. Tak wygląda fasola nasza. Czy nasza? Teraz jestem na kawałku u rodziców, także rodziców fasola. Ale fasola jak fasola. Niewiele się różni od naszej. Niczym, można powiedzieć. I tak się to prezentuje. Także ja wracam na górę, biorę się za poprzeczkę, przerzucanie. I tak kolejny dzień mija w pracy. Wy się trzymajcie, coś tam pewnie dla was nagram jeszcze z fasoli. Jutro planujemy ścinać również na dwa traktory, jak się da, taki większy kawałek, 4 hektary, także tam już coś postaram się dla was nagrać. Na dzisiaj to tyle. Tak króciutko. Cześć. Ja tu jeszcze tylko dodam, że to już jest trzeci dzień pracy przy fasoli. Pierwszy dzień to było przyszykowanie pól, odcinanie poprzeczek całymi dniami, odrzucanie ich. Wczoraj Michał już zaczynał ścinać fasolę. Znaczy przedwczoraj już też jeden kawałek zaczął, ściął. I tak, wczoraj już było ścinanie. Ja z rana odcinałam, później miałam wyjazd, więc mnie nie było, więc robiłam tylko do południa, ale już mamy jedną miejscowość skończoną i ściętą. Także dzisiaj ścinamy tutaj u mnie i tak kolejne dni będą leciały. Pomocnik, bez którego by się nie obeszło. Prawda, Dżarduś? No, jeszcze kawałek pół pola, nie? Jordan, do ścięcia. Chwilowo, póki jest trochę luźniej, nie ma co przerzucać. Zobaczymy sobie, jak kosi ta kosiarka rotacyjna, jak sobie daje radę. Tak wyglądają pokosy. I sprawdzimy, czy ścina ścięte. Tu mamy ścięte. Tu również ładnie wszystko ucięte. I tutaj też. Także ładnie jest wszystko ścięte. Nic nie zostaje. I nie ma co poprawiać. Także fajnie.
Cześć, mamy kolejny dzień, jest teraz 5 rano, ja się już zbieram i szykuję na pole, a Michał już godzinę temu wstał, już od pół godziny jest na polu, także lecę, cześć. Dzień dobry wszystkim. Mamy dzisiaj poniedziałek. Witamy na polu wschód słońca i dzisiaj ścinamy resztę fasoli. Także zapraszam na film. Słonko ładnie już wyszło, jest już w miarę wysoko, a ja wam pokażę, co robię właśnie o poranku na polu. Tutaj ostatnio w piątek przygotowaliśmy Michałowi pola do ścinania, bo dzisiaj ścinamy fasolę, jak już mówiłam wcześniej. I tak, tutaj od rowu 3 rządeczki po długości odcięliśmy z poprzeczki, bo tutaj Michał będzie poprzeczkę również kosił kosiarką, więc tutaj 3 mu odcięliśmy. Teraz mu właśnie podrównałam, żeby wziął sobie ten rządek między koła, bo był rozrzucony, nie układaliśmy tego wcześniej od razu. I tak to właśnie wygląda. Tutaj ma 3 rządki odcięte od brzegu, a po rogach ma powycinane takie kwadraty z poprzeczki. Tutaj już odrzuciłam trochę na brzeg rowu tą fasolę. Właśnie tu odrzuciłam, żeby miał jak zajeżdżać. I tu jest taki kwadrat wycięty, żeby miał jak się traktorem ustawić i poprzeczkę wyciąć. Tutaj Michał jak będzie właśnie ścinał te poprzeczki, to będziemy na bieżąco poprzeczki odrzucać już na bok do tego wałka po kolei, żeby miał już jak jeździć po całości ścinać. I taka to robota moja dzisiaj z rana. Teraz idę na drugą stronę pola, przejdę sobie sąsiada fasolą wykoszoną. Dzisiaj jest rano, była mgła mocno, jest duża rosa i nawet dzisiaj miejscami był mróz. Na przykład byłam wcześniej na Dąbrowie, to tam pod lasem właśnie widać było mróz, że był szron na trawie, biało, także był też i już pierwszy przymrozek. Patrzcie, tak wygląda kwadrat ścięty, jeszcze nie odrzucony. I powiem wam tak, tu w kawałku jest 1,30 hektara fasoli. Ale ten kawałek na ścinanie fasoli to jest mordęga. Tutaj mamy jedną poprzeczkę, tu zachodzi w L-kę, tam na końcu jest kolejna poprzeczka, druga. Na początku przy drodze jest 3. poprzeczka, tutaj idzie ten garażyk i mieszkanie, 4. poprzeczka i 5. poprzeczka tutaj za tą oborą. Także więcej poprzeczek niż tego pola. Także zamiast 2 mamy tu 5, tak? Dobrze mówię, 5 policzyłam, jest 5 poprzeczek na jednym kawałku. Pitolenia jest, naprawdę. Fajne mam tło? Patrzcie, nie miałam gdzie poprzeczki odrzucić, musiałam ułożyć taki mur na między z sąsiadem. I patrzcie, jaki wysoki. I chcesz dzisiaj skończyć koszenie fasoli, a tu się kosiarka rozleciała, łożyska poszły.
No i przez tych pracy trzeba naprawiać. Tak, w międzyczasie koszenia tutaj wam pokażę. Ojciec już ujeżdża pryzmę. Kukurydzę wykosili nam wczoraj, w niedzielę. Przyjechała firma, wykosiła. Firma ta sama, co przez ostatnie lata. Film na naszym kanale jest, więc możecie sobie zobaczyć. Już 2 lata temu nagrywałam, jak kosili. No i wczoraj przyjechali, no wczoraj nie było. Tutaj rodzice byli, wykosili kukurydzę. Także teraz trzeba dobrze ujeździć, bo będzie nakryć trzeba. Jak już ładnie ujeździ, zaraz pójdę po umiarkę. Zmierzymy szerokość i długość i będzie trzeba jechać po folię i nakrywać. Ja to tylko powiem tak. Zatorek ujeżdża brzegi, a górą przez środek ujeżdżał dojc. Także i jeden, i drugi traktor tutaj przy pryzmie był wykorzystany. I wróciliśmy już z domu. Michał kosiarkę już naładował, pojechał kończyć ścinać. Ja przyjechałam odrzucę poprzeczkę. Tu już mam koło domu odrzucone i teraz idę koło obory, za oborę odrzucić ostatnią. No i przyjechałam teraz już do Michała. Mieliśmy dzisiaj wykosić wszystko te 5 hektary, ale przez to, że się kosiarka nam zepsuła, łożyska poszły, Michał musiał to zrobić, naprawić. Zeszło to na pewno z 2 godziny, jak nie lepiej. No to teraz właśnie kosimy teraz ostatni kawałek i na dzisiaj już wystarczy, reszta zostanie na jutro, bo mamy jeszcze dzisiaj wyjazd, także to kończymy i by było na tyle dzisiaj. Cześć moi drodzy, mamy dzisiaj kolejny dzień koszenia. Wczoraj się nie wyrobiliśmy ze wszystkim, bo się nam kosiarka popsuła, tak jak już mówiłam wcześniej. I dzisiaj
kończymy. Wstaliśmy o 4. No jest już przed 5. Jesteśmy na polu. No wy za wiele nie widzicie i powiem wam, że ja też tutaj nie za wiele jeszcze widzę, ale z każdą minutą będzie coraz lepiej, coraz jaśniej. Także działamy. Działamy. Michał ma dobre światło, także Michałowi nie przeszkadza, dobrze tu nawet idzie tak. Już ładnie słonko wychodzi, ładnie świeci. Patrzcie, jak ja mam towarzysza. Motylek mi towarzyszy. Ładny. Siedzi sobie grzecznie. Także nie jestem sama. Także ja się z wami żegnam. Ten film miał być już dawno z koszenia, ale nie było jak wcześniej nagrać, także wyszło nie po kolei, bo najpierw było przewracanie. Mogliście zobaczyć ze wcześniejszych ścinania fasoli, wcześniejszej nie nagrałam za wiele, także to co się teraz udało, to się udało. Także ja was pozdrawiam, trzymajcie się gorąco. Cześć! Koniec, w końcu żeśmy ścieli, teraz tylko poodrzucać, dokończyć i niech schnie.